Halo, halo, witam serdecznie chyba w 16 odcinku z serii Starfield. No i w dzisiejszym materiale wykonamy sobie kolejną misję fabularną, a mianowicie na Straży Gwiazd. A więc okazuje się, że mogę dołączyć do jakichś strażników wolnych gwiazd tak zwanych. No w sumie nie wiem, czy to jest misja poboczna, główna, ciężko w sumie powiedzieć. Wydaje mi się, że poboczne są na niebiesko zaznaczone kwadratem, główne właśnie na niebiesko kółkiem, a to widzę po raz pierwszy. Kolektyw Wolnych Gwiazd, więc zobaczymy, o co z tym chodzi. Mogę być szeryfem? Niech będzie! Więc proszę bardzo i ciśniemy do tak zwanej skały. Jesteśmy w mieście Akila. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może eksploracja z trzeciej osoby by się lepiej w sumie prezentowała. No to jakiś komisariat zapewne. Całkiem stylowe. Ładnie się jednak prezentują wnętrza. To z kolei bar. No dobra, mamy jej bohaterkę. Zobaczmy. Emma. Chcę być szeryfem. Szeryf mnie przysłał. Oh. Well, if the marshal sent you to me, that means he's looking to recruit you. Just so you know what you're getting into. I'll explain who we are and what we do. Well, the Freestar Rangers ensure the safety and security of the Freestar Collective and its people. We might hunt down a fugitive, break up a smuggling operation, investigate a starship theft, or put some would-be bank robbers behind bars. Whatever needs doing to keep the people safe, we do. Myślę, że to godne podziwu, brzmi jak niebezpieczna praca. Czy większość miejsc nie ma własnych sił bezpieczeństwa? Sure. But we rangers work across the whole of Freestar Collective space. Dobra, to godne podziwu. Like most things that are worth doing, it ain't always easy. But do I think we make the Freestar Collective a little safer for everyone? Yeah, I do. I imagine you've got some questions. I'll answer anything I can. Czy jest to praca zarobkowa na przykład? I'll say right up front that if you're looking to get rich, this ain't the line of work for you. But yeah, we do get paid from time to time to help with expenses and such. Czy jest wielu strażników? The number's always changing due to retirements, recruiting, and unfortunately, death in the line of duty. But as far as I know, there's never been more than a dozen rangers at any one time. Jakie kompetencje mają strażnicy Wolnych Gwiazd? Well, in theory, a Freestar Ranger can go anywhere in Freestar Collective space, even private property. But of course, it doesn't always work out that way. We also have jurisdiction over any local security when we're tracking a fugitive. No to ciekawa sprawa, wiem co muszę wiedzieć, przejdźmy dalej. Okay then. A word about myself. I'm in charge of making sure anyone that wants to be a Freestar Ranger is up to the task. That being said, the marshal wouldn't send you here if he didn't think you had potential. So, what's it gonna be? Are you ready to sign up with the Freestar Rangers? Dobra, zobaczmy jeszcze, jak mogę się zgłosić. Wypełniam jakiś formularz. I prefer a more practical kind of evaluation. I'll give you the details if you want to join up. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki trzeba było go ratować, może dasz mi posadę szeryfa? Od razu będę szeryfem. If you knew half of what I did about the man, you'd show him a lot more respect. Besides, I'm next in line, and I'll be damned if I'm letting you cut ahead of me. Dobra, to była bardziej agresywna. Agresywny dialog, dobra, to poważna decyzja. Pozwól mi się zastanowić, dobra, chcę dołączyć. Before I hand you a badge, I need to know you can handle the job. You helped out with the hostage situation, but sometimes people just get lucky. Tell you what, use the mission terminal and take one of the listed jobs. Your choice. Come back alive, and we'll talk about you joining up. Możemy po prostu pominąć ocenę, to raczej nie zadziała. Ta akcja w Gelbanku nie wystarczyła. Przygotuj się na to, że będziesz pod wrażeniem. Tak powiem. Oh, got no lack of confidence, have you? Well, let's see if you back it up.
Dobra, w takim razie, gdzie jest jeszcze terminal? Tędy. Tablica misji. Zabij cel. Jakiś herszt gangu bandytów. Miejsce jego podbytu to Piazzi 7. No dobra, może po kolei zobaczmy. Niech będzie zatwierdź. Tak jest. Dobra, więc mam pewien głupi problem. Okazuje się, że wszędzie, gdzie bym tylko nie poszedł, od razu mam misję w takiej lokacji, co nie mogę do niej trafić. Czyli powiedzmy, że ustaw kurs, tak jest, i mam niezbadaną trasę. Czyli do tej pory nie mogę zrobić w ogóle tych misji. I to w każdym z czterech przypadków. Więc dobra, na przyszłość misję sobie wziąłem, ale... No dopiero jak trasę uzyskam, będzie opcja, żeby to wykonać. No więc niestety zmiana planów, trzeba będzie inne zdanie jakieś zrobić, zobaczmy. Wszystko, co można kupić za pieniądze, Walter Stroud chce ze mną porozmawiać. No dobra, to może o to. Zobaczmy, ustaw kurs. Dobra, tu mogę przynajmniej wylądować. No dobra, więc jestem na miejscu i zobaczmy, jakie zlecenie teraz otrzymam. To jest akurat misja główna. I must admit, you've surprised me. I thought you were going to take off as soon as you'd gotten something from us. But I was wrong. I want you for a little soiree I'm planning. Przyjęcie towarzyskie, co ty kombinujesz? Trzeba by opowiedzieć, że potrzebujesz pomocy. Dobra, mów dalej. It's about an artifact. And our goal is simple, we're going to purchase it. Our seller is a freelance operative in the city of Neon, which means the artifact is almost certainly stolen from someone. I just need a little more presence in the negotiation to show we're serious. And I think you'd be perfect. To miejsce Neon, czy jest niebezpieczne? Oh, exceedingly. The free market there is in full effect. Anything goes as long as you have the money. We'll be taking advantage of that. Zajmuję się badaniem kosmosu, a nie obstawą szemranych spotkań. Dobra, wchodzę w to. That settles it then. We just need to make a few stops when we get to the city, and then the drinks will be on me. It'll be easy, I promise. I'll ride passenger on your ship until we get to Neon. Just let me know when you're ready to set off. Dobra, mogę wyruszać. To the Volai star system then. I admit I'm a little excited. Dobra, więc zobaczmy, jak to się prezentuje. Ustaw kurs. Dobra, i mogę podróżować. Co to będzie za miejsce? Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. To muszą mnie zazwyczaj skanować przed wjazdem, czyli mapa. I mamy Neon. Gdzie jest to miasto? A, zaraz, gdzie my się przedostajemy teraz? Wyląduj. To będzie miasto na wodzie. Widziałem różne koncept arty z tego wszystkiego. A to fascynująca sprawa. Ale nie wiem, czy to jest właśnie cyberpunkowe miasto, czy nie. Dobra, wysiadamy. Neon. Dobra, wygląda obiecująco. No, musimy podążać za bohaterem. I zobaczymy, może jeszcze jakoś inaczej się przy okazji ubiorę do eksploracji świata. Bardziej kulturalnie, a nie w skafandrze. Bo tu żadnej walki raczej nie będzie. Grawitacja całkiem spora, zobaczmy. 1.47. Rozmowa. Smell that? Construction, incense, industrial chemicals of every kind. But they still can't get rid of the odor of Chasmbass. Koni jeszcze i nowych? A native species of fish.
I often wonder what would have happened if they'd never found out about the psychotropic effects. I mean, on paper, a rich protein source has far more practical value than a recreational drug. But theory loses out once again to practice. Tutejsze ryby są dla ludzi narkotykiem, że jak? Something to do with Kazambass's natural oils, apparently. If you're curious, the name is Aurora. Dobra, idziemy. We need to stop by the Stroud Ekman offices. There are certain authorization procedures when large funds are being transferred, even for something like this. Zamelduj się w siedzibie Strouda Elkunda, czy tam jak on się nazywał. Dobra, zaraz zobaczymy. No, to jest ciekawe jednak miasto. Ciekawe, czy dałoby radę jakkolwiek zeskoczyć do wody i popływać. Do tej pory w sumie nie pływałem. Jeszcze w wodzie w tej produkcji, nie wiem, czy to możliwe. Zazwyczaj na terenach wodnych się znajduję. Dobra, ruszaj się, czyli ruszamy dalej. Dobra, kilka pięter. O, patrzcie jak to wygląda. Właśnie nie wiem, czy to nie jest to cyberpunkowe miasto, które było kilkukrotnie przedstawiane. Nie, to jest fajna sprawa. Patrzcie jak to wygląda. Niesamowita sprawa. Wszędzie rzeczywiście neony pasujące. Nie, no to sobie dzisiaj pozwiedzamy, muszę przyznać. Myślę, że najciekawsze miasto do tej pory. Minerva, chciałem porozmawiać. To jest hotel. I think you'll be pleasantly surprised that our luxury accommodations are more than reasonably priced. Okej, jak wygląda wasza luksusowa oferta? We have finally appointed spacious suites, all featuring fantastic amenities. Best of all, each room is security protected with an encrypted password locked door. So, you can rest easy at night. Nie przejmuję się ceną, to neon to zawsze jest jakiś haczyk. Mija niespodzianka. That's the first thing that all of my guests say. My hotel is completely free from administrative influence, so you can rest assured that you'll be actually getting the best value for your credits. Dopiero się dowiaduję, że taki biznes istnieje na tej planecie. Indeed it does. And all it took was a dash of my own ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Masz dużo lokatorów, potrzebuję pokoju. Zdradzisz mi tajemnicę tego, jak wygrałaś systemem. Odpowiesz mi na kilka pytań o neon. You mean the stuff Bayou leaves out of the brochures? Don't mind at all. Jestem to pierwszy raz właśnie. Na razie nie mam więcej pytań, o co chodzi z wieżą handlową. Oh, you noticed that little thing? Yeah, that's Bayou's crown jewel. First of all, you have the Astral Lounge, flowing with Aurora, attracting every tourist within light years of Olai. Then you have exorbitantly priced offices for every megacorp, besides Ryujin, with Xenofresh Fisheries square at the top. And like the cherry at the top of his ego sundae, Bayou's got his private penthouse. I don't even want to think about what goes on up there. Opowiesz mi o układzie dzielnic Neonu? Neon has four main districts. The ones where Bayou wants you to spend your credits are Bayou Plaza and Ikuchi Market. Those are the glitzy parts of town. Bayou Plaza is the section outside my doors, from the Trade Tower to the Spaceport. Ikuchi Market runs from the Starport Terminal to Ryujin Tower. Not quite as glamorous as the Plaza, but still expensive. Then there's Upside, running the perimeter of the upper platform. Probably not the best spot for tourists. Finally, you have the underbelly, the working class's domain under our feet. Not much down there, but industry and a few random shops. Mam unikać zęzy, warto zajrzeć do podbrzusza. No w sumie nie, zobaczymy. Nie, to raczej mi starczy. Enjoy your visit to Neon. No to jest jednak lokacja starczająca na całkiem długo. Wydaje mi się, że
Może największe miasto w grze, albo drugie po Nowej Atlantydzie, nie jestem pewien. Cztery dzielnice mamy, naprawdę. Ja to sobie pozwiedzamy, to z pewnością. Może tędy? No właśnie, miałem się dostać do jakiejś lokacji. Strout. Eklund, tak zwane. Bohater jest z trochę innej strony. Nie no, pozwiedzałbym z przyjemnością. Zobaczmy, jak się prezentuje. To z kolei... Chada obrady, jakkolwiek się wytradować. Automat sprzedający. Co można zakupić? Nie wiem, co ja zrobiłem. Co ja kupiłem? Naleśniki jakieś. O co w ogóle chodzi? Ej, koleś. Yeah. Buying, selling or moving. Nie mam pojęcia. Też życzę ci miłego dnia. Alright, smartass, let's cut the bullshit. You either walked into the TA to buy some goods, sell some goods, or have some liberated goods taken off your hands for a reasonable price. So, instead of wasting my time making me explain how the business world works, let's get a move on. W takim razie, z tego co widzę, chyba nie obawiasz się, że ktoś cię złapie? Nie wiem, o czym my mówimy, szczerze mówiąc, to nie jest powiązane. Getting caught? By who? Neon Security doesn't give a crap, and the Freestar Rangers here are a joke. Look, let's stop playing games. We both know what I'm talking about. And what'll it be? Jak będzie, w takim razie idę stąd. Koleś jest tak nieuprzejmy, że nie chcę w ogóle się z nim tradować nawet. Zobaczę konkurencję. Może tędy jakieś broni ma na przykład koleś całkiem niezłe. Witam serdecznie. If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. Nie szukam kłopotów, nie wolno tak traktować potencjalnych klientów. My store, my rules. If you don't like it, talk to Styx. He runs our, complaints department. Kto to jest? See that giant Model A right over there? Yeah, that's Styx. And if I were you, I wouldn't get on his bad side. He has a very short temper. Ten koleś też wygląda na wybuchowego. Mogę rozstrzygać spory z ludźmi, ale... A nie z bezdusznymi robotami. Robot nie może zajmować się skargami. Ja nie zamierzam na nic narzekać. Chcę tylko wydać kredyty. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Sticks like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Dobra, pokaż, co masz na sprzedaż, może? I've got more than you can handle. Zobaczymy. Uzbrojenie, co tam koleś posiada za 18 tysięcy? Co to jest za broń w ogóle? Chwila, moment. Całkiem spore rzeczywiście obrażenia. Większość broni w zasadzie już widziałem. O, snajperka, sztucer. To jest w sumie fajna sprawa. A co do reszty, to nie jestem przekonany. Kilka broni zupełnie mi nieznanych. To też jest chyba jakaś snajperka. Sztucer, 40 obrażeń, 25, szybkostrzelność, zasięg. O, zasięg 80, coś ma jeszcze większy zasięg? To nie. Dobra, sztucer, zobaczymy. Na razie tyle. Dlaczego ludziom się nie podoba, że jest u ciebie Styx? I know you'll be surprised, but thanks to my sparkling personality, I don't exactly have the easiest time making friends. That means I spend a lot of time talking to Styx, and Model A robots, they're not really programmed for casual conversation. The net result is I end up talking to a machine and looking like I'm out of my mind. Hell, maybe I am. Wiem, że to nie moja sprawa, ale co się stało z twoim okiem? Nie wiem, czy warto pytać, a zobaczmy. It's no big secret. I lost it fighting on the Freestar side during the Colony War. I was a ground pounder. Slogged it out in the trenches with the troops.
And did pretty well, too. Until an EM weapon took out our transport. They pulled me out of the wreckage, but the damage was done. Honestly, I consider myself lucky. Most of the other soldiers died in the crash. Jak to się stało, że Styx jest u ciebie? I knew a guy a few years ago who ran up a hell of a tab with me. I'm talking thousands of credits, but at least he'd make regular payments. One day the payment stopped, so I tracked him down. Found out he got mixed up with an Aurora dealer and fell from the upper platform. Since I had a legit claim, the city awarded me his property, which amounted to the contents of a storage container. Guess what I found inside? Took me a few months to scrounge up the parts, but I'd say I did a pretty decent job getting Styx up and running. Jeśli chcesz, odszukam tego, kto oszpecił Styxa. No to może jakoś później zobaczymy. The other day, Styx, I met a miner from Kazal. I'm sorry, I did not understand your query. Tak, ktoś go pomalował. Yeah, I didn't get it for you. Maybe if I move to the Balmy Hotel, that won't cut me off. To jeszcze zobaczymy w innym odcinku. Przy okazji jeszcze mam nową broń, to jest w sumie fajna sprawa. Co ja w sumie odnalazłem. Jaka to jest jakość tej snajperki? A, szara. Czyli obrażenia nie są największe, ale w sumie akurat nie posiadam niczego super mocnego. Zamiast szóstki niech będzie. Jak to w sumie wygląda rzeczywiście. Dobra, do teraz postrzelać pod szóstką. No, może być. O, zauważono mnie, wspaniale. Taki był mój zamiar. Dobra, w każdym razie zobaczmy dalszą eksplorację. Jak się prezentuje reszta jeszcze miasta. Ten na przykład. Co my tu mamy? Kolejne jakieś wielkie sklepy, galerie. A to już raczej ślepy zaułek, więcej nie mamy. W ogóle biegam z jakąś kataną najlepiej, maczetą. Po mieście nikt mi nie zwraca uwagi. To jest fajna sprawa. No to zależy od produkcji. Czasami w innych grach by raczej zareagowali. To są już jakieś kolejne sklepy, ale raczej wszystkiego nie zdążę wam przedstawić już dzisiaj. Zobaczmy inne uliczki. Jak wielkie jest właśnie miasto. Może tędy. Upside, dobra, da przejść. To już jest inna chyba dzielnica, tak? To nie jest miejsce dla turystów, zaraz zobaczymy. Rzeczywiście taki bardziej undergroundowy klimat. To już jest wyjście na do wody. Przy okazji zaraz jeszcze misję trzeba będzie wykonać, ale to jeszcze zobaczymy. Zwiedziłbym właśnie dzielnicę. Jak się prezentuje każda z nich. Ta, to jest Bayou Plaza. Tam, gdzie byliśmy chyba wcześniej. Może to obrada wszystkie dzielnice właśnie jeszcze dzisiaj zobaczyć. Na przykład wyżej, spróbujmy. No trochę ryzykowna sprawa, mieszkać w podobnym miejscu. Wyobrażacie sobie na platformie wiertniczej? Jakieś, nie wiem, kilkadziesiąt metrów nad poziomem wody. Jakby się ktoś poślizgnął i spadł, to była mało przyjemna sprawa. O kurde. Dobra, to było ryzykowne. Grawitacja jest całkiem duża w obecnym mieście, na tej planecie, więc trzeba uważać. A mogę jeszcze wyżej podskoczyć za pomocą tego, jak to się nazywa, odrzutu. Come on, jeszcze dalej. No nie mogę doskoczyć. Co jest nie tak? Teraz. Rzeczywiście jakaś dzielnica bardziej portowa, nie ma wielu sklepów, możliwości jakieś, nie wiem, budują mechanizmy, czy co się dzieje.
obstawiłbym, że jakieś może inne misje by były w podobnym miejscu jakoś w przyszłości. On dużo właśnie nie ma niestety opcji. Muszę jakoś niżej chyba zaskoczyć lepiej. Tu raczej nic tu po mnie. Jeszcze inne dzielnice bym sprawdził. O, wow, moment, żeby się nie zbugować. Tędy. Nie, to już jest zejście do wody. No, jestem w trochę ryzykownym miejscu, nie wiem jak ja przeskoczyłam. Próbuję zrobić jakieś eksploracje świata, ale co z tego wyjdzie, to nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. O kurde! Dobra, to jest ryzykowna sprawa. Twórcy by chyba nie chcieli, żeby ktoś tak chodził. No i się ustawiłem. Pytanie, co dalej? Jak się dostać? Może za pomocą szybkiej podróży? A ciekawa sprawa, że można chodzić po podobnym miejscu. No ale już się kurde zgubiłem maksymalnie. Nie wiem, co ja robię. Mapa? Jakaś szybka podróż dałoby radę? Tak, szybka podróż. Zgubiłem się jako turysta, muszę przyznać. No dobra, zobaczyłbym jeszcze inne dzielnice. Chwila, moment. No tu jakoś rozpoczynaliśmy. Na przykład tam w głąb ulicy. Gelbank, mamy inne banki, restauracje. Na wprost z kolei inna dzielnica, chyba ta Chinatown, czy jak się nazywa, nie pamiętam. Zaraz zobaczymy. Nie, bo to jest fascynujące miejsce, myślę, że warto bardziej szczegółowo zobaczyć. Ten na przykład, wieża handlowa. A zaraz zobaczymy na szybkości. O, patrzcie, jakie kluby. Klimat niczym cyberpunka. Witam serdecznie, ja też chcę zatańczyć. Tak jest. Może dobra, da się czegoś napić. Restroom. Dobra, trochę zniszczone miejsce, muszę przyznać. Elevator na wyższe piętra. Tam DJ urzęduje na przykład. A gdzie jest bar? Dobra, coś kupić, nic nie widać. No, klimat naprawdę fajny. Chyba tędy na wprost. Halo, chciałem coś kupić. Shake do drinków, nic tu nie ma. No niestety. Dobra, nic tu po mnie. Ale stawiałbym, że w przyszłości będziemy mieli podobne misje w tej lokacji. To jeszcze zobaczymy. Może tędy. Winda z kolei na jakieś wyższe lokacje, wybierz piętro. Zastrzeżone, nie da rady. Może w przyszłości, jak sobie wykupimy. No dobra, mam jeszcze jakieś inne dzielnice. Do tej pory chyba ze dwie zwiedziłem. Nie wiem, czy wszystkie są nam dostępne. Ochrona neonu to raczej bez sensu. Są jakieś inne skróty? O, Upside. Na przykład tędy, zobaczmy. Dobra, jest trzecia dzielnica, jak się prezentuje, bardziej jaskrawa. A raczej nie. No znowu raczej bardziej poboczna dzielnica, nie mamy wielu możliwości. Z tego co widać. Dlaczego ja w ogóle bez przerwy z kataną biegam? Może z pistoletem lepiej? A jak schować bronię? Całkowicie. To akurat nie jestem pewien, niczego nie chcę mieć wyjętego. Albo nie wiem, jakąś ósemkę. Skok grawitacyjny.
Bohaterka zawsze biega z jakąś bronią, no trudno. Elevator, może jakoś wyżej, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Podbrzusze? To już jeszcze jest chyba inna dzielnica, nie wiem. Można się już trochę zgubić. To z kolei jakieś ryby. Przebywam tu bez pozwolenia. Miałem ostrzeżenie, zaraz by mnie ktoś złapał. Może warto nie ryzykować aż tak bardzo. Nie no, ale wielkie jest miasto, kurde, tyle możliwości, tyle dzielnic. Nie zdążę wszystkiego jednak przedstawić w jednym materiale. To by długo zajęło, może tędy jakoś przejdźmy. Neon znowu? To jest chyba główna dzielnica? Nie, nie wiem gdzie ja w sumie jestem. A jestem na poziomie wody nagle. Mogę popływać? O, proszę bardzo. Tylko tam jakieś rekiny są. Dobra, chyba pora na powrót. Nie ma niczego interesującego. Tędy z kolei... Generodyne Industries, nie wiem, pozamykane wszystko. Rzeczywiście, tam bohaterka opowiadała nieco o wszystkich dzielnicach. Mówiła, że niektóre nie zawierają wielkiej ilości sklepów, raczej nie są ekskluzywne, tak jak w tym przypadku, ale... Przede wszystkim ludzie jacyś pracują zapewne. Jeszcze była gdzieś czwarta dzielnica, ale... Już dokładnie nie pamiętam, nie wiem, czy dałoby radę tak łatwo się do niej dostać. Miejsce jest jednak całkiem spore, to może... trochę zająć, zanim wszystko się zwiedzi. Co mi jeszcze minęło? Dużo nie widać. Jakieś kolejne sklepy. Euforia, to z kolei co to jest? Jakieś kluby. Restauracje. We respectfully ask you to do so in the members' lounge. You kidding, Chimera? Welcome. Please make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Co to w ogóle jest? Mogę tu kupić Aurorę? A kto to jest Aurora? Albo co to jest? Sorry, no. Aurora sales are only permitted through the Astral Lounge. We simply provide a safe haven for you to enjoy it in peace. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable fee. Otherwise, you're welcome to relax, listen to our music and perhaps enjoy a chimera. A co to jest? It's a specialty alcoholic beverage only served here at Euphorica. I'm sure you enjoy it. Za 5000? Chyba na razie odpuszczę. Czy bycie w loży członkowskiej daje jeszcze jakieś korzyści? Not only will you be able to experience one of the most exclusive Aurora lounges in Neon, you also have access to our private bar. The bartender down there is a personal friend of mine, and he sells some rather unique items. A za 5000 to ja nie jestem pewien. Na razie sobie odpuszczę. No problem. Let me know if you change your mind. If you need anything else, please, don't hesitate to ask. A którego drinka polecasz? Chcę zamówić drinka. Drinks are permitted in the members' lounge. Dobra, zobaczmy w takim razie wszystko, co oni tu mają. Jakie drinki znakomite. Chimera. Ilość. Dobra, jeden spróbuję, come on.
To jeszcze jakieś bonusy nam dodaje. Zaraz. Patrzcie na to. Po prawej stronie informacja była. 10% do szansy na perswazję na 3 minuty. To ciekawa sprawa. Patrzcie, jakie bonusy. Minus 15% do regeneracji na przykład. No, wszystko ma swoje wady i zalety. Enjoy your drinks. No, raczej nie będę jeszcze loży członkowskiej kupował, może w przyszłości. Dobra, i wracamy do głównej siedziby, dzielnicy. Nie jestem pewien. Gdzieś jeszcze mamy czwartą dzielnicę, ale zupełnie nie mogę jej znaleźć, nie wiem. Nie wiem, gdzie to może być. Wydaje mi się, że większość już sprawdziłem. Może jeszcze jakoś w tą stronę. No to mamy ten Gelbank. Więcej nie widzę. No dobra, w takim razie chyba w tym materiale już zakończę. Zrobiłem w sumie całkiem duże postępy. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja w postaci eksploracji tego miasta, to polecam zostawić jaka suba dzwonka, bo kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.